Hello! Nie no, dobra. Dzień dobry. Kolejny sukces, że tak powiem, słuchajcie. Tutaj mam od subwoofera Jamo wzmacniacz. W sumie dwa są identyczne. W tym, że ten był spalony, a ten był dany na wzór, żeby do przemierzenia, jak to dokładnie pracuje, ten jest sprawny. W 100%. Więc sobie może teraz porównamy, bo już to tylko będzie taki mały, krótki, poglądowy odcineczek. Ja tutaj nie będę nic montował. No chyba, że tutaj jakieś coś tutaj o sobie zaraz jakąś wstawkę zrobię, czy jakoś tak. Dobra. Ale montaż. Zostawmy to bez komentarza. Ja tutaj dzisiaj strasznie się źle czuję, ale został naprawiony ten wzmacniacz i... No działamy. Może słuchajcie, porównamy mniej więcej dwa układy. Tutaj jest generator 50 Hz, znaczy tam w sumie będziemy sobie regulować. Zobaczycie, jak fajnie ta membranka tego głośnika, nie szkoda. Jak membranka pracuje, to jest bardzo nietypowy układ wzmacniacza, ponieważ jest to układ, pracuje w mostku H. 4 tranzystory IRF530, IRF9530, czyli typu N i typu P. W sumie 4 tranzystory są wzmacniacza. Jeszcze bardziej jest nietypowy układ, ponieważ cały wzmacniacz łącznie z zasilaniem jest, że tak powiem, zintegrowany. Bez tego zasilacza nie zapracuje wzmacniacz. Bez wzmacniacza nie zapracuje zasilacz. Ponieważ wszystko łącznie ze wzmacniaczem to jest jeden układ scalony. Nie ma tu żadnych układów dodatkowych na przetwornicę napięcia. Nie ma tu żadnych układów oddzielnych jako wzmacniacz. Jest jedynie dostawiony komparator. Tutaj drugi scalaczek, ale to jest tylko komparator, który po prostu... zabezpieczenie układu, czyli tak, przede wszystkim termik, zabezpieczenie termiczne, jeden komparator, bo to jest poczwórny. Drugi komparator jest zabezpieczeniem od przeciążenia przetwornicy, trzeci od przeciążenia tranzystorów mocy, a czwarty komparator pracuje tylko jako wygaszenie, żeby nie było żadnego strzału w głośnikach przy włączeniu, nie? Czyli tak jakby soft start. I to praktycznie wszystko to, co obsługuje. Całość jest to wzmacniaczem, można nazwać wzmacniacz zasilony prosto z sieci, beztransformatorowo, nie? Czyli jeden układ scalony na tym module ogarnia praktycznie wszystko. I na czym to w ogóle polega? Na tym polega to, że częstotliwość trafiająca to nie jest żaden samowzbudny, tak jak co niektórzy powiedzieli, że to jest samowzbudny wzmacniacz i że tutaj przy module tutaj siedzi drugi moduł, ale na nim jest tylko jeden tranzystor i dwie diody Zenera. Oprócz tego dwie zwykłe diody 1N4148 i reszta oporniki. Także to jest typowo pasywny układzik, nie? I teraz tak, zasady działania tego wzmacniacza, czyli mostek H, tak jak silnik. Układ wejściowy tutaj jest przez te filtry, tu jest płytka filtrów przed wzmacniacza, czyli tutaj mamy sobie pokrętła, potencjometry, możemy sobie wyciąć, tak jak widzicie, w hercach, obciąć, ustawić sobie, obciąć 150, tak mamy, ile tutaj, 40 Hz, w tą stronę 150 Hz i to jest filtr bas, taki typowo basowy. Do dopasowania, że tak powiem, do skrzyni, możemy sobie tym, do pomieszczenia. Tu mamy odwrócenie fazy, słuchajcie, możemy sobie odwrócić fazę. Jeśli dwa mamy identyczne subwoofery, to możemy sobie odwrócić fazę i wtedy one będą... Możemy sobie dostosować też do pomieszczenia, że one identycznie pchają ciśnienie powietrza. Tym odwracaniem fazy. To wszystko jest dopasowanie do pomieszczenia. Co tu mamy?
to mamy filtr, no. Zwykły filtr, który poniżej 40 wycina, czyli możemy sobie te... Wszystko, co niżej 40 Hz, możemy sobie przyciąć, nie? Czyli od 40 do 150 Hz ten wzmacniacz przynosi i typowo bas. Zasilanie całości, ciężko określić, maksymalne zasilanie całości to jest 56 V na głośnik. Ponieważ tak, jeśli gramy cicho, napięcie z przetwornicy idzie 7 V, tak aby tylko zasilić układy. Jeśli damy czadu troszeczkę, no to napięcie wzrasta. A prostokąt, który wychodzi na głośnik, już na głośnik wychodzi, o dziwo, mało tego zasilanie, żeby nie szarpać membraną przy prostokącie, to zasilanie tranzystorów mocy jest puszczone przez dławik. I to nie jest dławik na wyjściu głośnika. Ten głośnik jest prosto z drenów zasilony. Prościutko z drenów tranzystorów MOSFET. Dobra, nie będziemy tutaj opisywać, bo takiej konstrukcji to sam bym się nie spodziewał, ale naprawiłem. W sumie w tym drugi dostałem identyczny na wzór, żeby po prostu go przemierzyć i sprawdzić, czy to faktycznie tak działa, bo nie mogłem uwierzyć w to, że Chińczyki potrafią dawać prostokąt na głośnik i ten głośnik nie jest szarpany. A nie jest szarpany, bo prostokąt, jeśli wchodzi częstotliwość, na przykład tam dźwięku, 40 Hz dajmy na to, no to od razu szarpnie 40 razy na sekundę prostokątem membranę, ale ta membrana, moc szarpnięcia jest ustalana przez zasilanie. Czyli żeby nie szarpało równo, cyk, cyk, jest, nie ma, tak jak idzie prostokąt, a nie sinus, bo sinus łagodnie opada, no to zanim wystartuje, no to opóźnienie przez ten dławik robi właśnie swoje, że mamy łagodny start i później już tylko kondensator, który nam rozładowuje do zera. I znowu łagodny start i znowu łagodne odejście. Także tutaj byłem w szoku, że można spuścić prostokąta przez... w sumie bezpośrednio prostokąt idzie. Jeśli damy na maksa, to idzie prosto prostokąt. Dobra, dosyć. Sprawdzałem. Za dużo tutaj opowieści. Że tak powiem. Co my mamy? Tutaj mamy tak. Mamy kabel zasilający. Odłożymy sobie ten sprawny, działający na razie. Mamy kabel zasilający. Mamy kabel z generatora sygnałowy. Tutaj sobie pod wejście liniowe. Prawe. Ok. Wyciszmy tylko generator. Włączyliśmy. Zadrżały tylko sprężynki. Patrzcie, 50 Hz w tej chwili pracuje. Ci, co oglądają to na dobrym sprzęcie, to słyszą ten dźwięk. Troszeczkę zmniejszmy to moc, bo jest naprawdę duża. Zobaczcie. Możemy sobie poruszać membrano. Jak wiosłem w silniku. Znaczy tym wirnikiem. Wszystko tutaj pracuje tak jak ma być. 50, 40 Hz. Możemy sobie właśnie przyciąć te niskie dźwięki. O, zobaczcie, wycinamy poniżej 40 Hz wszystko. I w tej chwili, słuchajcie, no, mamy przycięte już. 11 Hz już membrana nie pracuje. Teraz widać, że ona faluje, ale już nie z taką mocą. Słuchajcie, jakbyśmy sobie ten filtr odkręcili, nie? Bo jak odkręcimy sobie to obcięcie poniżej, o, no to ja teraz czuję podmuch powietrza. Fajny wiatraczek. Ma, bajka. Słuchajcie. Co tu by podłożyć? Dobra, nie będziemy katować. Taki przedźwięk po wyłączeniu to jest tylko wyłącznie, zobaczcie, wyłączę generator i jest cisza. Także to jest kwestia generatora. No dobra, to by było na tyle. No to teraz odłączmy tego i podłączmy sobie ten drugi sprawny. Czy on się nagrzał? Delikatnie letni, można trzymać.
Bo to ma tylko robić uc. Dobra, odłóżmy sobie ten wzmacniaczyk. Zrobiony, naprawiony. I teraz weźmy sobie ten drugi, który był przetestowany. I tak samo będzie pracował. Nietypowa konstrukcja. Bardzo nietypowo. Podłączmy sobie głośnika na wsuweczki. No szkoda, że wam tutaj może zmontować ten film, może podać schemat tego wzmacniacza, bo tam częściowy mam schemat końcówki mocy, znaczy końcówki zasilacza. Podamy sobie sygnał z... OK, tutaj odkręćmy, tutaj sobie odkręćmy. Zasilanie włączymy. No i dobra. Włączmy generator. Jest to samo, słuchajcie, identycznie pracuje. I też możemy zjechać sobie do mniejszej częstotliwości i poruszać membranką. Możemy sobie tu dowalić trochę większą częstotliwość. Nie no, trochę za bogato. No dobra. Pokazać pokazałem. Fajnie drży. Chodzi, pracuje, membranka. Typowy bas, no. Co my tu jeszcze możemy zrobić? Odwrócić fazę. To dopiero jak będzie w kolumnie, tylko że nie na tym głośniku oczywiście, bo to są duże subwoofery Jamo, nie? Dlatego to tak... Ale mruczy. No dobra. To by było na tyle. Działa. Odepnijmy zasilanie. Oba wzmacniacze działają identycznie. Pozdrawiam.